Wałbrzychu rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę kampania na temat segregacji odpadów komunalnych, czyli potocznie mówiąc śmieci. Naucz się postępować z odpadami to hasło wałbrzyskiej kampanii edukacyjnej, kierowanej głównie do dzieci i młodzieży naszych szkół. To dla nich są organizowane te spotkania i rozumienia świata odpadów. Do wszystkich szkół w mieście przyjeżdżają przedstawiciele Urzędu Miejskiego wraz ze strażnikami miejskimi, którzy na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą pokazują, w jaki sposób segregować śmieci. Spotkania w placówkach oświatowych są jakby otwieraczem do zrozumienia słów recykling, segregowanie, porządkowanie, a przede wszystkim ekologia. Pomagają nam w tym służby mundurowe Straży Miejskiej oraz wodociągi. Jak się okazało, na miejscu, gdzie odbyło się jedno z takich cyklicznych spotkań w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 w dzielnicy Gaj, dzieci dobrze znały tematykę segregacji śmieci, ponieważ wiedzę czerpią od rodziców lub po prostu ze szkolnych zajęć. Do niebieskiego papier, do żółtego puszki i plastik, do zielonego szkło kolorowe, do brązowego odpady po żywności. Trzeba wyrzucać w odpowiednie miejsce, na przykład niebieski do papieru, żółty do plastiku, teraz nie. I jeszcze dlatego, żeby lepiej do śmietników segregować, a nie na ulicę dawać do jakichś parków. A wiecie, dlaczego trzeba segregować śmieci? Czego to jest potrzebne? Do tego, żeby kula ziemska była, bo kula ziemska sobie była czysta. Wiedziałam, bo uczyliśmy się na lekcji. Wbrew pozorom, segregacja poszczególnych odpadów komunalnych nie jest tak oczywista, jakby się mogło wydawać. Mimo wiedzy, jaką posiadały dzieci, okazało się, że spotkania, które się odbywają w szkołach, to kolejna lekcja, jaką przyswajają sobie dzieci. Dzieci bardzo pozytywnie odbierają te nasze spotkania, znają tematykę, wiedzą, jak segregować odpady, ale na tych spotkaniach pokazujemy im, że coraz więcej rzeczy można się nauczyć podczas segregowania, uczą się czegoś po prostu nowego. Jak tylko dowiedzieliśmy się o tym programie gminnym, to od razu zaczęliśmy tutaj prowadzić lekcje, robiliśmy różne konkursy plastyczne, konkursy takie z wiedzy na temat sortowania odpadów, przygotowaliśmy też już pojemniki do sortowania papieru, na razie tylko. Z chwilą, kiedy już tutaj Zakład Oczyszczania Miasta nam przygotował pojemnik na papier, do sortowania papieru, no to wtedy już zaczęliśmy tą całą kampanię. Dzieci poza tym były tutaj cały czas informowane o tym na lekcjach przyrody, na godzinach wychowawczych, o tym, jak trzeba właśnie te wszystkie odpady sortować, a my poza tym jesteśmy szkołą, która się nastawia na takie właśnie wychowanie typowo ekologiczne. Robimy w tej chwili różne takie, zaczęliśmy nauczać metodą projektów, takie elementy nauczania metodą projektów wprowadzamy i tutaj głównie właśnie się w tych projektach nastawiamy na taką typową właśnie ekologię, na te różnego typu właśnie ochrona środowiska, sortowanie śmieci, oszczędzanie energii, oszczędzanie wody. Ciekawie natomiast przedstawiają się opinie dzieci na temat śmieci. No to będzie śmierdzieć. Ludzie będą umierać. Będzie jeszcze tak brudno. Nie będzie wody na przykład. Dodatkowym atutem całej akcji była prezentacja konkursowych prac dzieci, które bardzo pomysłowo wykonały kosze na śmieci. Zrobiliśmy taki konkurs, żeby zachęcić dzieci do sortowania śmieci, więc zrobiliśmy konkurs takich wesołych pojemników, prawda, na śmieci. I dzieci przygotowały taki, właśnie będziemy mieli rozstrzygnięcie tego konkursu, bo jesteśmy jeszcze w trakcie, dzieci dalej przygotowują różne swoje prace. No i chodziło o to, żeby ich też zachęcić, że te odpady, prawda, to muszą trafić do takiego, nawet można sobie każdą taką czynność ułatwić i uprzyjemnić poprzez właśnie wymyślanie takich różnych ciekawych kompozycji, prawda? I śmietnik może też ładnie wyglądać i zachęcać do wrzucania do niego odpadków. Niestety wciąż jeszcze mało jest pojemników na segregowane odpady. Być może związane to jest póki co z niską świadomością potrzeby segregacji śmieci przez mieszkańców miasta. Bo jeszcze nawet sami się uczymy, ja się już czas sama uczę z mamą nawet.
Może się to zmienić m.in. poprzez organizowanie takich akcji jak ta. Bardzo ciekawa historia i wtedy będziecie wiedziały, że od wody wszystko się w tym mieście zaczęło.